Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Inwestowanie dywidendowe jest dla wielu inwestorów bardzo kuszące, no bo działa tu czynnik psychologiczny. Wpada nam co chwilę gotówka, czyli ten dywidendowy cashflow zasilający nasz rachunek. Jednak każdy miłośnik inwestowania pasywnego odpowie z marszu, że to jest bardzo nieefektywna metoda. No bo podatki, bo duże zaangażowanie, bo trzeba samemu wybierać spółki i jeszcze ciągle samemu reinwestować. I też będzie miał rację. Ciężko walczyć z tymi argumentami. I tak dochodzimy do tematu odcinka ETF-ów dywidendowych, które być może mogą pogodzić część inwestorów i połączyć nam ideę dywidend z optymalizacją funduszy ETF. Zobaczymy, co Wy na to. A w tym odcinku poruszymy kilka wątków. Po pierwsze, na czym opiera się samo inwestowanie dywidendowe, to bardzo ważne dla początkujących. Po drugie, jak działają dywidendowe ETF-y, no i dla kogo faktycznie to są sensowne produkty. No i po trzecie, kilka przykładów na dobry początek. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Po mojej ETF-owej trylogii z firmą Wellseed przyszedł pomysł na odcinek czwarty, który łączy dwie bardzo mi bliskie metody inwestowania. Ja sam uwielbiam inwestowanie dywidendowe, chociaż mam pełną świadomość wszystkich wad tego inwestowania. Staram się naturalnie coraz więcej pozycji mieć w pasywnych ze względu na czystą logikę. Jestem fanem produktów Multi Asset Vanguarda, wspominałem o nich w drugim odcinku naszej serii, a to swoją drogą jest bardzo fajny rok na zakupy, no bo Bessa. I w związku z tym wątek dywidendowy i ETF-owy w jednym. A jak nie słuchaliście wcześniej programów, to zachęcam do zajrzenia do poprzednich trzech odcinków. Najpierw omawiam portfel pasywny, później fundusze multi a na końcu kryptowaluty przez konto maklerskie. Też bardzo ciekawy temat, chociaż wiem, że w krypto bes mniej osób się tym oczywiście interesuje. To jest zawsze ciekawsze, jak wszyscy o tym mówią. I jest to na szczytach. Przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka i całego cyklu jest aplikacja WellSeat, Centrum Prostych Usług Inwestycyjnych w Waszym telefonie. Jest to aplikacja z bardzo dużym dostępem do tych instrumentów, takich jak ETF-y, z darmowym kontem, z brakiem opłat za przechowywanie papierów do 100 tysięcy euro oraz z transakcjami powyżej 750 euro bez prowizji. Gdybyście chcieli przetestować usługę, to standardowo zostawiam linka pod nagraniem. Dodam tylko, że WellSeat obecnie daje każdemu nowemu inwestorowi ETF-a za darmo. W ciągu 30 dni od otwarcia konta. Niezależnie od wartości tego ETF-a pozwala to przetestować platformę w akcji. No to lecimy z naszym ETF-owo-dywidendowym tematem na dziś. Dla początkujących szybkie przypomnienie o co chodzi z tymi dywidendami, które inwestorzy tak bardzo lubią. Spółki zarabiają pieniądze, generują przychody, odejmując od tego koszty, później zostają nam z tego zyski. W dywidendzie chodzi o to, że spółka dzieli się ze swoimi akcjonariuszami zyskiem z ubiegłego roku, jest to taka prosta forma wynagrodzenia za to, że w ogóle posiadają akcje, że zaufali spółce i przekazali jej swój kapitał. W praktyce bardzo często sami właściciele również w ten sposób wypłacają sobie zyski. Na rynku znajdziemy spółki, gdzie np. zarząd ma relatywnie niskie zarobki, bo duże pieniądze zarabia właśnie z dywidend, czyli wypracowanego zysku i po prostu sobie to wypłaca raz w roku. Mniejsi akcjonariusze też oczywiście w takim układzie zyskują, no bo inwestor indywidualny, ten mniejszościowy akcjonariusz, który sam sobie kupuje akcje przez konto maklerskie, też dostanie proporcjonalnie dywidendę, po prostu ma mniej akcji niż prezes czy właściciel spółki, ale mechanizm zostaje tutaj absolutnie bez zmian. Oczywiście niektóre spółki nie płacą dywidend, wolą te pieniądze reinwestować, czyli reinwestować wszystkie środki. Wtedy liczy się tylko wzrost wyceny, no bo inaczej jako inwestorzy indywidualnie nie zarobimy. Jeszcze inna forma to jest tak zwany skup akcji własnych. On jest często porównywany z dywidendą, ale tutaj siłą rzeczy najwięcej zyskują więksi inwestorzy, którzy mają pokaźne pakiety akcji, a ten mniejszościowy. Wielokrotnie odpuszcza skup akcji własnych i przez to de facto traci potencjalne korzyści. Dlatego fani dywidend często mówią, że to oni mają rację, bo dywidenda należy się z marszu każdemu. No a w przypadku skupu akcji własnych trzeba jeszcze o nią się ubiegać. No to w takim razie mamy tę naszą dywidendę wypłacaną akcjonariuszowi. Teraz najważniejsze, żeby była ona regularna. Jak kupuję spółki dywidendowe, to mam jasne kryterium, no bo odrzucam wszystkie spółki, które dywidendy nie płacą, a skupiam się tylko na tych płacących. Chcę mieć tych spółek relatywnie dużo, chcę, żeby to było zdywersyfikowane i mogę je śmiało dokupić po niższych cenach. Kiedy na przykład jest na rynku besa czy coś takiego, wtedy moja dywidenda będzie teoretycznie taka sama kwotowo, ale będzie wyższa procentowo, jeśli uda mi się zakupić akcję w czasie Bessy lub korekty. No tak dla mnie w moim portfelu wiadomo, że ogół ogółem, ale liczy się cena zakupu po jakich kwotach wpada nam ten papier do portfela. I teraz w Polsce bywa z tym różnie, bo wprawdzie spółek dywidendowych trochę już mamy, ale żeby znaleźć takie płacące naprawdę regularnie, a już najlepiej płacące rok do roku coraz wyższe dywidendy, no tych niestety ze świeczku szukać, bo nasza giełda jest jeszcze za mała i za młoda, żeby byli tutaj tak zwani arystokraci. Jak mówi się o dywidendach, to właśnie często pada ta nazwa arystokraci, i tu musimy się przenieść do Stanów Zjednoczonych. Tam mamy tak zwanych dywidendowych arystokratów, czyli spółki, które nie dość, że wypłacają dywidendę od minimum 25 lat, to jeszcze te dywidendy muszą być rosnące, czyli z roku na rok są one coraz wyższe. W Polsce naturalnie takich arystokratów byłaby garstka i musielibyśmy zdjąć to kryterium z 25 lat, no nie wiem, na przykład do 10. W USA generalnie jest bardzo silna kultura dywidend. Tam inwestorzy potrafią dosłownie wywierać presję na spółkach, że dywidenda musi być wypłacona, że wartość tej dywidendy w ogóle jest tematem rozmów na walnym zgromadzeniu, i ludzie naprawdę patrzą w ten sposób na spółki. I to nie są jakieś zapisy cyfrowe, giełdowe, tylko prawdziwe biznesy, które płacą nam pieniądze w postaci dywidend. No i jak USA, to dywidendy są najczęściej kwartalne, a czasami zdarza się, że podmiot potrafi płacić 12 razy w roku, czyli ma dywidendę miesięczną. I to już z tego czysto psychologicznego aspektu jest po prostu bardzo motywujące dla akcjonariusza. No bo jak mam na przykład 20 spółek dywidendowych w portfelu, to dostaję 80 przelewów w roku albo i więcej, bo jakieś firmy mogą płacić miesięcznie. No i to jest bajka. To czemu świat w takim razie? Nie inwestuje w ten sposób tylko i wyłącznie. Tu właśnie płynnie przejdziemy do wad takiej metody, bo takich też nie brakuje. Zawsze jest coś za coś i nie ma nic za darmo, to doskonale wiecie słuchając ten podcast. Dywidendowe inwestowanie to nic innego jak tzw. stock picking, czyli samodzielnie dokonujemy wyboru akcji do portfela. Oczywiście, jak wspomniałem, narzucamy kryterium dywidendy, więc wypada nam z tego tysiące spółek z radaru, no ale nadal to my wybieramy, jakie spółki kupujemy, nawet jak przyjmiemy to jedno kryterium. No i my przyjmujemy, w jakim momencie kupujemy, w jakich proporcjach kupujemy, jak w ogóle budujemy ten nasz portfel. Naturalnie będzie to obarczone dużym ryzykiem. Po to na przykład kupujemy ETF-y szerokiego rynku, żeby zrzucić z siebie to ryzyko, no i to indeks ma robić wszystko za nas, bo to on dobiera te spółki, gdy jakaś wypada z indeksu, to on to uzupełnia, to on te pieniądze reinwestuje, to on naturalnie balansuje nam portfel, to on wchłania te wszystkie dywidendy itd. W przypadku dywidend bardzo ważna jest reinwestycja, czyli wypłacane dywidendy muszą pracować dalej, czyli za nie musimy kupić więcej akcji spółek dywidendowych. I znowu Robimy to wszystko sami, a to wcale nie jest takie super proste i efektywne, bo po drodze płacimy prowizję, jeśli nie zrobimy tego tak jak trzeba, to będziemy to kupować co jakiś czas, a nie bardzo regularnie, więc stracimy jakąś część efektywności którą po prostu no siłą rzeczy mają fundusze, które obracają dużo większym kapitałem i są to dosyć sprawne firmy obracające naszymi pieniędzmi. No i na koniec największa wada nad wadami to jest ta nieefektywność podatkowa, bo my dostajemy dywidendę i ona jest od razu pomniejszona o podatek i to właśnie dlatego Warren Buffett sam nigdy nie chce wypłacać dywidendy, no bo to jest wielka strata środków związana z podatkami. A jak mówimy o spółkach z całego świata... No, to jeszcze nam się robi podatkowy bałagan. U nas jest 19% i tu jest relatywnie sprawa jasna, ale już w USA jest 15% albo 30%. Ale dla polskiego inwestora, jeśli nie ma on w domu maklerskim specjalnego formularza W8BN. Na niektóre domy maklerskie go mają, a niektóre go nie mają, więc znowu nam się trochę sprawa komplikuje. Wielka Brytania ma z kolei stawkę 0, ale już Niemcy mogą mieć stawkę nawet ponad 26% ale to z kolei będzie zależeć od formy prawnej spółki i sprawa robi się naprawdę trudna, bo do tego dodajemy jeszcze waluty obce, które na potrzeby naszego rozliczenia podatkowego musimy mieć tak naprawdę w każdej walucie. No bo jeśli spółka wypłaciła mi 10 dolarów dywidendy, to dla Urzędu Skarbowego ja muszę wiedzieć, ile to jest w złotych w konkretnym dniu i jak do tego powinienem zapłacić podatek. Ten element bez wątpienia zniechęca wiele osób do inwestowania dywidendowego samodzielnie, no bo rok w rok jest zabawa z rozliczaniem naszych inwestycji i doskonale to rozumiem. Ja sam wiele lat kombinowałem, jak to zrobić najbardziej optymalnie i efektywnie, i nie tyle pod kątem samych podatków czy tych pieniędzy, jakie ja na to wydaję. Ale ile czasu mi to wszystko zajmie i, i jakie będzie moje zaangażowanie, bo może ten czas można dużo lepiej wykorzystać. No a umówmy się, że też nie jestem wielkim fanem siedzenia cały dzień albo i kilka dni nad rozliczeniem podatkowym, bo absolutnie nie o to chodzi. Skoro te pieniądze mają pracować obok mnie, żeby kiedyś pracowały docelowo za mnie, to nie chcę sobie jeszcze dodawać dodatkowej roboty. No i tu dokładnie pojawia się bohater naszego odcinka, bo dobrym rozwiązaniem dla części inwestorów, którzy chcą Połączyć te idee, o których już opowiedziałem, i tę efektywność, którą mają produkty, o których jest cała ta seria, to właśnie są ETF-y, i w tym przypadku są to ETF-y dywidendowe. Ja sobie absolutnie wyobrażam taką sytuację, w której ktoś na przykład inwestuje w spółki dywidendowe w Polsce, używa do tego Ike czy Igze i ma to od lat przećwiczone, zoptymalizowane podatkowo i ma swoje ulubione spółki, wie, jak to dobierać. No Generalnie jest trochę inaczej. Na polskiej giełdzie mamy z reguły dywidendę raz w roku i tak dalej. No ale taka osoba chce się dywersyfikować. To jest super logiczne. Tak też bym powiedział, że warto zrobić. Chce mieć ekspozycję na zagraniczne spółki dywidendowe, ale nie ma czasu na naukę nowych rynków, na selekcję spółek, na dedykowane konto maklerskie i jeszcze skomplikowane rozliczenia podatkowe. Właśnie wtedy taka osoba może sięgać po ETF-y dywidendowe, czyli te fundusze notowane na giełdach, które same inwestują w spółki dywidendowe. W Polsce akurat no Takich nie znajdziemy, ale na świecie jest ich całkiem sporo, i nasze zadanie to, jak zwykle zresztą przy ETF-ach, znaleźć te najlepiej dopasowane do naszych wymagań i regularnie budować na nich pozycje. I tutaj są ważne dwie kwestie. Po pierwsze, gdy kupujemy akcję, wtedy dywidenda jest zawsze przekazywana na rachunek pieniężny inwestora, ale w przypadku funduszy ETF dywidendowych są dwie opcje. Dywidendy mogą być wypłacane inwestorom, ale mogą być też akumulowane, czyli mogą powiększać wartość aktywów tego funduszu. Macie to zawsze dobrze opisane w karcie funduszu i czasami zdarza się nawet, że jeden ETF jest tak, jakby w dwóch odmianach. Tylko pamiętajcie, żeby doczytać to dobrze, żeby się po prostu nie pomylić, nie kupić nie tego, co nie chcieliście. Na etapie budowy majątku, no oczywiście większy sens wydaje się mieć ten akumulujący dywidendy, ale już na etapie korzystania z tych środków, no sensowniejsze są te wypłacające dywidendy, bo już nie będziemy ich tylko reinwestować, będziemy mogli z nich żyć. Czasami ktoś się zastanawia dlaczego właśnie są te warianty mm, dystrybuujące dywidendy. No i ja zawsze przypominam, że to my na naszym młodym rynku ciągle jesteśmy na tym etapie, że my akumulujemy. Ale na dojrzałych rynkach są ludzie, którzy żyją z giełdy i oni już nie akumulują, oni akumulowali już wiele, wiele lat i teraz chcą y, mieć możliwość wypłaty. I między innymi dla nich są takie produkty, więc to nie jest tak, że one są super nieprzydatne czy jakaś fanaberia rynkowa. One są przydatne tylko na innym etapie zbierania tych pieniędzy. No i sprawa druga, o której trzeba zdecydowanie pamiętać: w przypadku dywidendy wypłaconej przez ETF, znaczenie ma nie miejsce działania spółek wypłacających dywidendy, lecz miejsce rejestracji ETF-a. To czasem bywa skomplikowane podatkowo, ale w dużym uproszczeniu. Staramy się znaleźć fundusze, które są zarejestrowane w krajach ze stawką 0% lub po prostu jak najniższą. I tu chociażby serdecznie pozdrawiam Zieloną i Piękną Irlandię. Jeśli myślicie o ETF-ach dywidendowych zgodnie z koncepcją arystokratów, czyli tych najlepszych spółek z najdłuższą tradycją dywidendową i tak dalej, no to na pewno spotkacie się chociażby z rodziną SPDR, potocznie się o nich mówi Spider. Tutaj przykładowo jest bardzo ciekawy produkt, zaglądam w notatki, bo to już długa nazwa, ETF, SPDR, S&P US Dividend Aristocrats, akurat nie akumulujący, a wypłacający dywidendę z dosyć niskimi kosztami rocznymi, bo zaledwie 0,35, setnych a w środku ponad 100 spółek dywidendowych. No, z tej samej rodziny znajdziecie nieco droższe ETF, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats, ale jest nawet um, SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, tu z kolei jak się domyślacie, na spółki z rejonu Azji. I jak zawsze odeślę tutaj do Mateusza Samołyka, Inwesto Mateu, Mateusz fantastycznie to rozpisał i porównał pokazując, um, który etf można dać szansę i kiedy, a na które trzeba po prostu uważać. I przyznaję, że sam nie mam takich za bardzo ETF-ów, bo ja z kolei mam pojedyncze spółki dywidendowe, a ETF-y służą mi do szerokiego rynku, więc ja jestem po prostu naturalnie w odwrotnej sytuacji niż ten przykład, który teraz y, omawiam. A gdyby tak, znaleźć ETF, w którym ktoś podejmuje się zadania znalezienia najlepszych spółek dywidendowych i prowadzi taki portfel, ale ja bym chciał go kupić w formie ETF-a. Też można i nawet wiem, że najbardziej zatwardziali fani funduszy pasywnych powiedzieliby w tym momencie, że to trochę byłby fundusz aktywny opakowany niczym pasywny, ale jest też coś takiego i wiem, że niektórzy też z takich rozwiązań korzystają. W świecie ETF-ów na takie fundusze ETF mówimy smart beta, no bo one szukają lepszej stopy zwrotu w stosunku do poniesionego ryzyka niż klasyczne ETF-y, które są oparte po prostu o szeroki rynek wszystkich spółek. Takie ETF-y chcą być lepsze od innych, mają teamy specjalistów, chcą przynieść lepszą stopę zwrotu w ramach tego funduszu. I głównym wskaźnikiem określającym efektywność takiego ETF-a jest tak zwany zysk do ryzyka. Ten wskaźnik liczony jest jako średnia stopa zysku w stosunku do średniej zmienności kursu ETF-a w danym okresie. O, tak fachowo to yy, wszystko brzmi. I żeby wyjść trochę z teorii, sięgnijmy po przykłady, bo takim ETF-em, a w zasadzie taką rodziną ETF-ów, jest rodzina Fidelity Quality Income. Te z kolei fundusze inwestują w szeroki zakres spółek dywidendowych, no ale oczywiście same próbują dobrać je zgodnie ze swoją strategią. Więc w ramach tej rodziny można wybrać na przykład fundusz skoncentrowany na jednym z czterech obszarów geograficznych. Mamy świat, mamy Europę, USA i Emerging Markets. Do tego mamy też podział na różne poziomy dywidend i zarazem różny poziom. Dział ryzyka. No i znowu takie rozwiązania mają pewien spory plus dla kogoś, kto na przykład chce mieć globalny portfel, ale część inwestycji wybiera sobie sam. A część wyprowadza do zewnętrznych firm, w tym przypadku do zarządzających takim funduszem ETF. Też wyobrażam sobie oczywiście takie sytuacje. Ja na przykład na Azji się za bardzo nie znam, więc jakbym chciał mieć ekspozycję na Azję, no to oczywiście, że moja ekspozycja będzie naturalnie przez ETF-y. Właściwie nie wyobrażam sobie, jak można by było to zrobić inaczej, jeśli pomyślę o tym zaangażowaniu, jakie trzeba włożyć, żeby po prostu te rynki chociaż trochę poznać. No po to są generalnie ETF-y, żeby takie rzeczy robić. A jak takie coś już działa w praktyce, tu Maciek Samcik zerknął na swoim blogu na ich wyniki, trochę zastanawiając się czy dowieźli obietnicę zysków. No i taki oto wniosek przeczytamy u Maćka, już sięgam po cytat i mówię... Niemniej od momentu uruchomienia każdy z ETF Fidelity Quality Income osiągnął lepsze wyniki w porównaniu do indeksów reprezentujących szerokie portfele spółek dywidendowych, jak chociażby indeks dywidendowy S&P Dividend Aristocrats. Co ciekawe, w ostatnich trzech latach etf -y z tej rodziny charakteryzowały się relatywnie dużą stabilnością kursów, między innymi unikając dużego spadku w 2020 roku w czasie kryzysu covidowego, jednocześnie wypłacając regularnie co kwartał no całkiem nieźle, chociaż oczywiście na dywidendy patrzymy zawsze w bardzo, bardzo długim terminie. Z mojego punktu widzenia na pewno jest ogromny plus dla inwestora, że ma w ogóle dzisiaj aż tak wielką paletę produktów do wyboru. No bo można to wszystko selekcjonować geograficznie, można dywersyfikować swój portfel, można szukać arystokratów klasycznych z USA, tych, o których wszyscy oczywiście wiemy. Ale można też przyjąć podobne kryteria do innych rynków albo po prostu iść bardzo, bardzo szeroko w portfelu, ale z uwzględnieniem dywidend. No to jest naprawdę fantastyczne, że mamy w ogóle tak dużo opcji. A jak pisał sam John, w swojej małej książce zdroworozsądkowego inwestowania dywidendy to jest niebywale ważna część rynku. I posłuchajcie takiego króciutkiego, dosłownie yy, fragmenciku. Stopy dywidendy stanowią w perspektywie długoterminowej istotną część zwrotu z rynku akcji. W gruncie rzeczy od 1926 roku, wtedy zaczęło się zbieranie kompleksowych danych dotyczących indeksu SP 500, dywidendy przyniosły średni roczny zwrot w wysokości 4,2%, odpowiadający za 42% rocznego zwrotu z giełdy. Tak pisał John Bogle w swojej najważniejszej książce. No bo dywidendy to jest ta fundamentalna część rynku. Tam, gdzie nie ma miejsca na taki spekulacyjny ruch, albo biznes zarabia i dzieli się tym zyskiem, albo nie. Jak biznes działa gorzej, to zysk jest niższy, a i dywidenda potrafi być zagrożona. I to jest potencjalny problem besy dla inwestora dywidendowego. Kurs akcji nie jest w tym układzie na pierwszym miejscu. Mam wielką nadzieję, że tym odcinkiem zainspirowałem nieco do szukania. Na koniec podpowiedź dla aktywnych inwestorów, którzy mogą wyciągnąć coś więcej z tego odcinka. ETF-y to jest świetne źródło inspiracji w szukaniu spółek. Możecie też podejść w ten sposób. To jest takie trochę postawienie sprawy na głowie, ale zobaczcie. Jak wchodzicie na dany ETF, na przykład dywidendowy i zaglądacie co on ma w środku i macie wtedy wyselekcjonowaną listę spółek do samodzielnej analizy. Ja to nawet polecam jako ćwiczenie rozwojowe dla inwestorów, bo można czasami znaleźć mega ciekawe rzeczy w portfelach wielkich funduszy, no i de facto poznać spółki, które normalnie byśmy przegapili, ale oni nie przegapili, więc mogliśmy podpatrzeć, co oni tam mają w środku. Takie małe ćwiczenie na koniec jeśli może nie chcecie takich ETF-ów konkretnie, ale chcecie coś wyciągnąć z tego dla swojego portfela dywidendowego prowadzonego samodzielnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeśli znajdziecie tam coś fajnego, a wszystkie linki do źródeł i oczywiście do partnera tego odcinka, jak zawsze znajdziecie w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.